i nasza dyplomacja pchnęła Hitlera w ramiona Stalina. Nie było paktu Ribbentrop-Beck, był pakt Ribbentrop-Mołotow. Ten najstraszliwszy dokument w historii Polski został przez nas sprowokowany. Historyk niemiecki Goloman powiedział kiedyś, że niestety są tylko trzy scenariusze możliwe geopolityczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska z Niemcami przeciwko Rosji, Polska z Rosją przeciwko Niemcom, albo Rosja i Niemcy przeciwko Polsce. Scenariusz najgorszy, scenariusz, który oznacza dla nas koniec, finis Polonia. I niestety ten scenariusz został zrealizowany. I ostatnia już rzecz, żeby jeszcze Państwu oddać w pełni meandry polityki brytyjskiej. Pierwszym celem udzielenia nam gwarancji przez Wielką Brytanię było właśnie sprowadzenie pierwszego uderzenia Niemiec na Polskę, a nie na Francję. Chodziło o to, żeby Hitler się zajął, Polska miała być takim zderzakiem Wielkiej Brytanii i Francji. To nie oni umierali za Gdańsk czy za Warszawę, tylko nasi żołnierze we wrześniu umierali za Paryż i za Londyn. Ale drugim, jeszcze bardziej dramatycznym i dla nas, z naszego punktu widzenia, straszliwym celem polityki Wielkiej Brytanii i tego, że wciągnęła nas w tą pułapkę, było to, że jeżeli spojrzeć na wszystkie dokumenty sztabów brytyjskich i angielskich z tego okresu przed II wojny światowej, to tam się pojawia jedno słowo, odmieniane na wszelkie przypadki. Sowiety, Sowiety, Sowiety. Brytyjczycy i Francuzi chcieli walczyć z Niemcami na dwa fronty. Autentycznie chcieli. To nie jest tak, że oni nie chcieli się bić z Niemcami w 1939 roku czy później. Oni chcieli się bić, ale chcieli tą wojnę rozegrać dokładnie w ten sposób, w jaki rozegrali pierwszą wojnę światową, bo oni wyciągnęli lekcję z historii. Partnerem wymarzonym dla Brytyjczyków i Francuzów do prowadzenia wojny na dwa fronty były Sowiety. Anglicy i Francuzi chcieli kolejną wojnę światową wygrać sowieckimi żołnierzami, przelewając krew rosyjską. I tak też się stało. Tylko problem w 1939 roku, jaki stanął przed politykami brytyjskimi i francuskimi, polegał na tym, że jak może wybuchnąć wojna niemiecko-sowiecka, skoro nie ma granicy niemiecko-sowieckiej, bo Niemcy od Sowietów oddziela Polska. No, odpowiedź bardzo prosta. Trzeba tą Polskę usunąć i zniszczyć, żeby wystąpiła na jej gruzach granica niemiecko-sowiecka. Potem wystąpiły z tego tarcza niemiecko-sowieckie i wojna niemiecko-sowiecka. I drugim celem dania nam gwarancji przez Wielką Brytanię w 1939 roku było zniszczenie Polski i stworzenie granicy niemiecko-sowieckiej, a w dłuższej perspektywie doprowadzenie do wybuchu wojny między Hitlerem i Stalinem. I plan ten został zrealizowany w 100%. Zostaliśmy po prostu oszukani i ograni. Proszę pana. Dobrze. Dziękujemy bardzo za... Moglibyśmy oczywiście polemizować sobie odpowiedź do odpowiedzi i odpowiedź do kolejnej odpowiedzi. I tak by nam się historia rozwijała coraz ciekawiej. Oczywiście każda wersja alternatywnej historii może się nam wydawać lepsza niż historia obecna. Że przegraliśmy II wojnę światową, ale jeszcze z innych względów, o których tutaj chwilowo zamilczę. Dobra, bardzo proszę Państwa o krótkie pytania. Dobrze? Nie o długie wypowiedzi, w których będziecie Państwo prezentować własne zdanie, o pytania, ewentualnie sugestie odpowiedzi. Krótkie na temat II wojny światowej. Bardzo proszę. Proszę pana, czy Anglia, podzielając w Polsce gwarancje w 1939 roku, na pewno działała sama? Nie było ta decyzja, czy według panu, była z kimś konsultowana jeszcze w świecie, czy nie? Bo w moim pojęciu to tak Anglicy sami się tam nie zdecydowali. Musieli mieć jeszcze kogoś mocnego. Ja jestem w posiadaniu takiej gazety lubelskiej z 1932 roku, to była ABC, proszę pana, w którym to numerze jest opis konferencji waszyngtońskiej, która miała miejsce na dwa lata przed wyborem Hitlera na kanclerza. I między innymi to pan senator, dokładnie nie pamiętam nazwiska, no można to znaleźć bez trudu, nie mniej, nie więcej, tylko zaproponował, żeby Niemcom pomóc, bo sytuacja była trudna w Niemczech. W jaki sposób? Oddając im całe Przymorze Polskie. Kropka. Prosimy o odpowiedź.
Bardzo krótko rzeczywiście. Jeden jeszcze ślad, który akurat dotyczy rzeczywiście tego, z kim Brytyjczycy konsultowali się, kiedy wciągnęli Polskę w pułapkę, to w dziennikach czy pamiętnikach ambasadora Iwana Majskiego, ambasadora Sowietów w Londynie, jest rzeczywiście fragment, w którym on opowiada, jak Neville Chamberlain przyszedł do przeddzień, czyli 30 marca 1939 roku do Majskiego i zapytał go właśnie, czy Związek Sowiecki nie ma nic przeciwko temu, żeby Polska przyjęła brytyjskie gwarancje. No to oczywiście nie miał nic przeciwko temu, no bo celem Związku Sowieckiego było wywołanie wojny, a Sowieci rozumieli, że te gwarancje spowodują atak, nie tylko atak niemiecki na Polskę, ale jeszcze prawdopodobnie, że Hitler zwróci się do nich o sojusz. I nie jest przypadkiem, że kiedy Beck wygłosił swoją słynną mowę i w ogóle związał się z Brytyjczykami, to najbardziej gratulował mu tej decyzji sowiecki ambasador, bo wiedział, że w ten sposób Sowiety uciekły spod gilotyny, bo przyjęcie paktu z Wielką Brytanią, odrzucenie paktu z Niemcami nie tylko zgubiło Polskę, proszę Państwa, ale przede wszystkim uratowało Związek Sowiecki. Teraz, co do tego, czy było to konsultowane z Amerykanami, to przyznam, że nie wiem, natomiast nie mam takiej wiedzy. Jeżeli tak, to nie ma tego w dostępnych dokumentach opublikowanych. Natomiast rzeczywiście łatwość, z jaką anglosasi szafowali naszym własnym terytorium, jest czymś nieprawdopodobnym. W 1944 roku, żeby przeskoczyć, kiedy zaczęła być realizowana ten obłęd, który nazywa się Operacją Burza i Polacy zaczęli wspierać wkraczających Sowietów na nasze terytorium, doszło do bardzo dramatycznej rozmowy pomiędzy Mikołajczykiem a Churchillem w Londynie. Mikołajczyk powiedział, no przecież Armia Krajowa jest rozbrajana, internowana przez Sowietów. Na co Churchill się wściekł i powiedział tak: proszę nie robić żadnych demonstracji tego typu za linią Kerzona. Pół Polski jest już Stalina i nie macie tutaj nic do powiedzenia. My się ze słabymi nie liczymy. Jeżeli pan jeszcze będzie robił jakieś uwagi, to wyproszę pana za drzwi. To jest właśnie, pokazuje, w jaki sposób anglosasi przywiązali wagę do całości terytorialnej swojego cudownego sojusznika. No, pan redaktor tutaj jest wiernym uczniem świętej pamięci profesora Wieczorkowicza, widzę, łącznie z obłędem zwanym akcją Burza. No tak, to jest dla mnie niezrozumiałe. Ale może proszę, żebyśmy nie skręcali w tę stronę, bo jeżeli jeszcze zaczniemy rozmawiać o akcji Burza, to nam się już całkowicie skończy. Ja tylko uzupełnię jeszcze jedno, to w końcu jeszcze a propos pańskiego pytania. Proszę pamiętać, że to Anglicy sformułowali taką podstawową zasadę dyplomacji, którą się sami świetnie kierowali, w przeciwieństwie do nas. Otóż Anglicy powiedzieli, że państwa nie mają sentymentów, państwa mają wyłącznie interesy. I to właśnie robili, tak? To myśmy się kierowali sentymentami. Co do gwarancji, to tu jesteśmy absolutnie zgodni. Był to czysty humbug, było to wypuszczenie Polski wyłącznie obliczone na zyskanie na czasie. Natomiast wracając do naszej dyskusji o roli jednostki, Beck powinien wiedzieć, cały wywiad wojskowy powinien we wszystkie dzwonki bić, że gwarancje brytyjskie są czystą fikcją. Że Wielka Brytania nie jest w stanie nie tylko gwarantować nam niepodległości, nie jest w stanie udzielić tam jakiejkolwiek pomocy militarnej w 1939 roku. Więc gdyby wywiad polski rzeczywiście, no właśnie nie wiem, ja nie wiem, czy pan redaktor wie, a być może nikt tego nie wie, co wiedział Beck o rzeczywistych możliwościach wpływania Anglii na sytuację na potencjalnym froncie polsko-niemieckim. One były zerowe, absolutnie zerowe. Te gwarancje były czystą fikcją. Przyjęcie gwarancji, które są fikcją, nawet dla, nie trzeba być wybitnym politykiem, nie trzeba być ministrem spraw zagranicznych, mającym do dyspozycji służby specjalne, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, żeby wiedzieć, że jest to fikcja. Pytanie, dlaczego Beck podpisał czystą fikcję? Jeżeli można, to w dwóch słowach. Ja tutaj mam bardzo jasną teorię. To znaczy, następuje tutaj pewien rozdźwięk pomiędzy naszą generalicją a samym Beckiem. To znaczy, rzeczywiście, proszę Państwa, w dniach 17-21 lipca 1939 roku tutaj do nas przyjechał szef sztabu imperialnego generał Ironside. Boże, słuchajcie, proszę Państwa, co on opowiadał? To są nieprawdopodobne rzeczy, że lotniskowiec przyszedł na Bałtyk.
No, każdy, kto miał zmieściłby się w duńskich cieśninach. No, każdy, kto ma jakąkolwiek wiedzę o wojnie na morzu, wie, że to jest absurd. Były plany, że wielkie eskadry samolotów brytyjskich będą przyjeżdżały, bombardując Niemcy po drodze, lądowały w Polsce i odlatywały. Tylko jakoś nikomu z naszych generałów nie przyszło do głowy zapytać, czy jakieś lotniska może przygotować na to, może jakąś benzynę, jakiekolwiek strategię ustalić. Nic. Po prostu. A już szczytem w ogóle było to, co generał Ironside powiedział podczas jednego bankietu, kiedy powiedział: słuchajcie, nic się nie martwcie, przyjdziemy do was na pomoc od południa. Już gromadzimy się w Egipcie. I co zrobili nasi generałowie? Zamiast wziąć tego Ironside'a za kark, przepraszam tu za mocne słowa wszystkie panie, strzelić mu w tyłek, parę kopów, wsadzić go nawet na najbliższego samolotu do Londynu i po prostu podziękować Wielkiej Brytanii za takie gwarancje, to oni zachwyceni podkręcali wąsa na tym raucie, rozczerwoni ze szczęścia, że generał wielkiego sztabu Imperium Brytyjskiego z nimi rozmawia i snuje takie plany, prawda, o tym, że za 2 tygodnie będziemy w Berlinie. Mówi nasza generalicja... Na początku rautu, czy raczej pod koniec? Pod koniec. No to wszystko jasne. Ale najgorsze jest to, że jak oni rano wstali, to wcale nie uznali, że to było właśnie jakieś bajanie, ewidentnie w to wierzyli. Pułkownik Koc, na przykład, zasłynął taką odpowiedzią, powiedział: no, skoro teraz Anglia z całą swoją flotą i samolotami jest za nami, to jesteśmy niezwyciężeni, niepokonani. No, to trochę pokazuje, jakimi iluzjami żyli ci ludzie. Natomiast tutaj, chociaż moja książka jest wymierzona w Becka, to Beck nie podzielał tych iluzji. To znaczy, powiem coś absolutnie, co może być zaskakujące, natomiast Beck wiedział, że Anglia i Francja nie pomogą. Jest taka rozmowa, którą on odbył w pociągu, był już na wysokości Brukseli, wracając z Anglii, z podpisania paktu, ze swoim sekretarzem Pawłem Starzeńskim. I rozmowa była taka: panie Pawle, niech pan pozwoli do mojego przedziału, do mojej salonki. Pan Starzeński wszedł, a Beck powiedział, patrząc w okno: panie Pawle, czy oni nam naprawdę chcą pomóc i mogą pomóc? Na co Starzeński powiedział: może chcą, ale nie mają czym. A Beck powiedział: no właśnie, pokiwał głową. Anglia nie miała sił pancernych, miała gorsze siły pancerne niż Polska wtedy, trudno w to uwierzyć. Nie miała obowiązkowej służby wojskowej, miała tylko flotę właściwie. I teraz, dlaczego Beck w takim razie oparł swoją politykę na tych gwarancjach brytyjskich i francuskich? Otóż, i na to jest bardzo dużo dokumentów, olbrzymia ilość, to znaczy Beck uważał, że zawarcie sojuszu z Anglią i z Francją, w przeciwieństwie do tego, co nam się powtarza, nie miało być wcale zagwarantowaniem Polski zwycięstwa w wojnie, tylko miało zapobiec wojnie. Józef Beck, wyjeżdżając do Londynu, powiedział swoim współpracownikom tak: Polska mogła iść z Niemcami na Rosję, ale Polska potrzebuje pokoju. Jadę do Anglii zapewnić pokój. Oczywiście skończyło się odwrotnie. Ta wizyta sprowokowała ten atak. Józef Beck powtarzał swoim, z taką klasyczną butą dla siebie, był to człowiek bardzo duży, pewny siebie, powtarzał swoim współpracownikom: nic się nie bójcie, póki ja jestem ministrem spraw zagranicznych, żadnej wojny z udziałem Polski nie będzie. Otóż jak kombinował Beck? Jakie były jego kalkulacje? Zbudowanie potężnego bloku anglo-francusko-polskiego, jego zdaniem, spowoduje to, że Adolf Hitler cofnie się przed swoimi zaborczymi planami. On powiedział tak: Adolf Hitler obecnie promenuje po Europie z 9 dywizjami, zastrasza słabych, a silni mu ustępują. Więc to, co trzeba zrobić, to tupnąć nogą. I tym tupnięciem nogą miało być właśnie zawarcie sojuszu anglo-francusko-polskiego. Według niego ten kapral Hitler, który się przestraszy się jego, pułkownika artylerii dyplomowanego, i przypomni sobie, jak Niemcy przegrały I wojnę światową, walcząc na 2 fronty, i cofnie się przed konfrontacją. Zrezygnuje ze swoich planów. I ten cały plan, ta cała kombinacja Becka na odstraszenie Hitlera od wojny byłaby pewnie nawet udana, gdyby nie jeden drobny szczegół, o którym zapomniał. To znaczy, że za naszymi plecami był jeszcze jeden czynnik. Związek Sowiecki, który wkroczył i rozbił tą całą bekowską kombinację. I niestety największym błędem Józefa Becka, proszę państwa, było nie tyle przyjęcie brytyjskich gwarancji, które były bez pokrycia, bo nawet to wiedział, tylko kompletne zignorowanie i zapomnienie o tym, o zagrożeniu sowieckim. Że wojna jest w interesie Związku Sowieckiego. Wiemy, 17 września, jak Sowiety wkroczyły, to Beck był w szoku, nie mógł po prostu w to uwierzyć. A proszę,
Adrian Lesiakowski. Ja mam takie pytanie nawiązujące i do tego, co powiedział pan profesor, i do tego, co pan redaktor powiedział. Pan profesor zadał takie pytanie, jakby w przestrzeń, dlaczego Beck to zrobił. Myślę, że to jest szerokie pytanie i pana konstatacja, czy wypowiedź o tym, że oni żyli iluzjami, też mi się wydaje znamienna. Jeśli pan profesor nie włączy mi mikrofonu, to proponowałem skierować dyskusję na troszkę inny tor, czy nadać jej inny wektor. Pytanie o głowę państwa, o elity. Ta książka ja ją kupię nie dlatego, żeby się pasjonować historią alternatywną, czyli ile tam byśmy dywizji dali Niemcom czy Rosjanom, skoro Rosjanie mieli 30 tysięcy czołgów, w 1941 pewnie byśmy tyle nie wyprodukowali. Ja kupiłem, żeby moi synowie spojrzeli na naszą historię pod innym kątem niż robimy to od 300 lat. Żeby spojrzeli trzeźwo, żeby patrzyli z różnych punktów widzenia, ale z takich, które mają właśnie nasz interes na względzie. I teraz pytanie. Jak panowie, bo to jest do obu panów pytanie, widzą niezazębianie się pewnych konstatacji zawartych w takiej książce, czy pracach profesora Wojta, który chyba pierwszy zwrócił uwagę na to, że sojusz z Hitlerem był opłacalny, czy Bocheńskich, czy Mackiewiczów, czy Jasienicy, który sięgał głębiej, dalej w dzieje, ale też trzeźwo patrzył na to, z pewnym problemem przyjęcia tego w historiografii i w ogóle w debacie publicznej. Kiedy nawet rozsądni myśliciele, typu profesor Wieczorkiewicz, pewne ostre sformułowania już nie są jakby tolerowane. Chodzi mi o to, gdzie tak naprawdę jest formowanie tej elity narodu. Czy piórem pana Szeremietiewa, który ostatnio był łaskaw się odnieść negatywnie do pana książki, dosyć argumenty są śmieszne właściwie, chociaż on oczywiście ma swoje racje, ale to są śmieszne argumenty. I teraz, jak to się ma do tego, że już w XIX-XVIII wieku Józef Wybicki, czy na początku XIX, sformułował tezę o tym, że Polska nie ma głowy, bo ma w Moskwie i w Berlinie. A Churchill, który nam, kiedy trzeba było kadził, a kiedy trzeba było, to nas tam targał, mówił o tym, że Polacy są we wszystkim wspaniali, prawda? Tylko nie w myśleniu politycznym. To jest motto książki, tak? Właśnie. Dlatego ja się o to chciałem panów spytać, jak to zmienić, żeby kontrowersyjne, ale trzeźwe tezy trafiały do elit i później promieniowały na naszą realną sytuację. To jest, wiem, temat rzeka, ale myślę, że to jest cel takich książek, powinien być taki, jeśli jesteśmy narodem. Dziękuję. Ja jestem pesymistą. Znaczy uważam, że elity to nam wyginęły ostatecznie na początku lat 50. Ale my musimy żyć teraz i tutaj. Co teraz robić? Bez tych elit. A no właśnie. Bez elit. Znaczy tak, jeśli można szybciutko. Myślę, że nie było tak strasznie, że nie mieliśmy głowy. Koniec XIX wieku, początek XX wieku pokazuje, jak pięknie się kształtują świetnie myślące, bardzo pragmatyczne polskie elity. Są to elity trochę zepchnięte na margines, bo to są elity nie będące ani endecją, ani socjalistami. Są to obdarzani dosyć pogardliwymi epitetami ugodowców, takich konserwatystów. Elity mówiące o zupełnie innym myśleniu. Nie, ani endeckim, zapatrzonym, czy opartym na współpracy z Rosją, ani nie na myśleniu socjalistycznym, czyli PPS-owskim. Te elity gdzieś tam w okresie dwudziestolecia międzywojennego no, nie uzyskały takiego wpływu, jaki uzyskać powinny na myślenie, na politykę. Dlaczego? No to jest jeszcze zupełnie inna kwestia. Co do takiego dziwnego zachowania elit polskich jednak wtedy, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Mam wrażenie, że stosunkowo łatwe zwycięstwo roku 1920 sprawiło, że nasze elity, zarówno wojskowe, jak i polityczne, lekceważyły Rosję czy Związek Sowiecki. Raczej hołdowały myśleniu endeckiemu, to znaczy, że prawdziwym zagrożeniem dla tożsamości narodowej polskiej są Niemcy. Jako kraj lepiej rozwinięty, zarówno pod względem gospodarczym, przemysłowym, jak i kulturalnym. Że wynarodowienie grozi nam nie ze strony Rosji. No, widział kto, żeby Rosjanin wynarodawiał Polaka? Nie. Widział kto wynarodowionych na rzecz Niemców Polaków?
cały ten spór, prawda? Więc ten, ta obawa przed Niemcami jako rzeczywiście wrogiem polskości niewątpliwie była większa niż obawa przed Związkiem Sowieckim. Nam się wydawało, że jesteśmy w stanie ich pokonać. Jakby było, gdybyśmy zrobili tak, jak mówi pan redaktor, czyli ruszyli razem z Niemcami? Myślę, że pewnie byśmy ich pokonali. Myślę, że Hitler nawet bez nas by ich pokonał, gdyby nie jego idiotyczna polityka, jeśli chodzi o mniejszości Związku Sowieckiego, prawda? Gdyby otworzył ręce szeroko, powiedział Białorusini, Ukraińcy, narody kaukaskie, chodźcie do Wehrmachtu. Nawet Rosjanie. Nawet Rosjanie. No myślę, że bez udziału Polaków wojna by się skończyła zwycięstwem Niemiec. Tak a propos, sądzę, że jednak Amerykanie do wojny by nie weszli. Upadający Związek Radziecki przyciągnąłby uwagę Japonii. Japonia wzięłaby to, czego potrzebowała z resztek dalekowschodnich Związku Sowieckiego, zamiast atakować potężne Stany Zjednoczone. Także wciąż uważam, że inwazja amerykańska w 1944 na Europę Zachodnią nie byłaby możliwa. Może w 1954, jeżeli by sprzeczności poszły jeszcze dalej. No, sprzeczności się rozwijają. A pan redaktor odpowie na pytanie i już będę... Błyskawicznie, jeżeli chodzi o to, i pan pytanie o nasze elity i dlaczego moim zdaniem dokonano błędnej decyzji, błędnej oceny sytuacji politycznej. To przyczyna jest taka, że moim zdaniem każda wybitna indywidualność, każdy bardzo duży człowiek wyjaławia swoje otoczenie, każdy wielki polityk. To jest klasyczne, znamy to doskonale na przykład dzisiejszych partii politycznych w Polsce. To znaczy z reguły koło mocnego lidera z reguły są miernocy. I to był taki przykład, że marszałek Piłsudski, Dmowski, no te pokolenie niepokornych, które Bogdan Cywiński opisywał, prawda, to byli naprawdę ludzie olbrzymiego formatu, kandydaci na mężów stanu. Ale już niestety to, co Piłsudski miał bardzo złe, to była fatalna ręka do dobierania następców. Wyjałowił swoje otoczenie i rzeczywiście, jeżeli spojrzeć na te cztery postacie, które miały decydujący wpływ na losy Rzeczypospolitej, czyli prezydent Mościcki, który najlepiej się nadawał rzeczywiście do tego, bo świetnie wyglądał i świetnie wyglądał nad, w ramkach oprawiony nad urzędniczymi tak, biurkami w szkołach, nad dziadką szkolną. Sławoj Składkowski, premier, no przemiły, uwielbiam czytać jego kwiatuszki administracyjne, jego gawędy, no ale naprawdę to rzeczywiście, tak jak pisał Cat, był to Piotr I w klozetowej skali. No miał właśnie wielkie zasługi dla higieny. No właśnie, i budowanie Sławoja, jak i bielenie chałup, to było jego absolutnie maksymalny pułap. Ryc Śmigły, no rany boskie, no to znają Państwo te słynne jego zdjęcia, prawda? Pręży się obwieszone medalami rumuńskiego i wenezuelskiego, jakiegoś tam hunty reżimu, prawda? To, ale z Peru. Z Peru nie miał? No. A niektórzy mają. Niektórzy mają z Peru. Więc pozostaje nam Beck, który rzeczywiście też był dużo, dużo inteligentniejszy niż oni. On rzeczywiście prowadził tą grę, ale tam zawiódł go jakiś, za jakiś instynkt w ostatnim momencie. A co do jeszcze ostatnia rzecz, co do tych elit, co do w ogóle tego, co pan mówił, czy tego typu testy, czy tego typu książki mogą być jakąś częścią poważnego dyskursu, czy też na stałe wejść do jakichś nie wiem, do szkolnych rozważań itd., itd. To obawiam się, proszę Państwa, że Polacy niestety są bardzo często takimi niewolnikami pewnych myśli, schematów myślowych, ale też bardzo starają się, mają, nazwałbym to infantylnym podejściem nie tylko do polityki, ale również do własnej historii. Opowiem Państwu to na pewnym przykładzie. To znaczy na przykładzie jednego z największych przeciwników mojej książki, który napisał trzy czy cztery, no przesadzam, kilka sążnistych tekstów atakujących ze wszystkich stron, że tak nie wolno, nie wypada, że to jest absurd. Przyszedł i powiedział do mnie tak, słuchaj, jeżeli nawet dokumenty, które wypłynęły ostatnimi czasy, jeżeli chłodna analiza tego, co się stało, tej straszliwej katastrofy, która na nas spadła, pozwala powiedzieć, że i postawić taką tezę, że rzeczywiście taki sojusz z Niemcami byłby korzystny, to znaczy albo by się udało wygrać wojnę, albo na pewno zminimalizować, bo to jest rzecz niemalże pewna, zminimalizować te straszliwe straty, to twoim obowiązkiem jest milczeć. No ja zapytając, zdziwiłem się, a dlaczego? Otóż powiedział mi, po pierwsze, bo rok 39 się wydarzył, to jest koniec, już tego się nie odwróci koła historii, a przecież nie naprawisz tych błędów,
a teraz to tylko wychodzi na to, że plujesz na sztandary narodowe, na świętości itd., itd. A historia przecież musi dostarczać młodemu pokoleniu pociechy, która musi się sprowadzać do tego, że nasi przodkowie zawsze mieli rację, w każdej sytuacji zachowali się w jedyny możliwy, optymalny i fantastyczny sposób. W związku z tym już przestań, milcz, nie pisz takich rzeczy, bo to tylko psujesz atmosferę. Tylko Ruscy i Niemcy się cieszą. Na co ja powiedziałem tak, rzeczywiście rok 1939 się, proszę Państwa, wydarzy. Nie cofniemy koła historii, nie przywrócimy do życia milionów zamordowanych Polaków. Wilno i Lwów również małe szanse są, jak na razie z tego co wiem, na odzyskanie. Ale nie zmieniło się coś innego. Nie zmieniliśmy adresu. Polacy znajdują się w najgorszym możliwym położeniu na świecie. Znajdujemy się i żyjemy pomiędzy niemieckim młotem a rosyjskim kowadłem. Mam zresztą o to olbrzymie pretensje do naszych przodków, że podczas wielkiej wędrówki ludów europejskich akurat zatrzymali się tu i musieli tutaj się osiedlić. No jakby nie można było jeździć bardziej na południe, w jakieś mniejszego miejsca z milszym sąsiedztwem i cieplejszym klimatem. Tak. Natomiast niestety tego adresu nie zmienimy, nie cofniemy tego również. I Polska pomiędzy Niemcami a Rosją znajduje się w położeniu tragicznym. Jeżeli mamy wyciągnąć jakiś wniosek z roku 1939 i dlaczego uważam, że nasze dzisiejsze spotkanie jest niezbędne i to w ogóle ta debata jest niezbędna na temat roku 1939, możemy się spierać lub nie, to jest to, że nie stać nas w tym tragicznym położeniu na politykę lekkomyślną. Minister spraw zagranicznych, już kończę, minister spraw zagranicznych Polski to jest najgorsza, najtrudniejsza robota na świecie. To jest facet, który na linię nad przepaścią stąpa, a na plecach ma 40 milionów ludzi. Mówi pan o Beku, czy aktualnym? O każdym. Fałszywy krok, lecimy w przepaść. W związku z tym musimy dyskutować o roku 1939 i tych błędach, bo inaczej jesteśmy skazani na ich powtarzanie. Proszę pan, pana szczególnie proszę. Ja mikrofon, ja decyduję. Pan następny i pan Kojecki jako trzeci, dobrze? Dzień dobry, Tomasz Krok. Zdaję sobie sprawę, że zadaję to pytanie zwolennikowi rządów Piłsudskiego, ale czy właśnie nie zgubiła Polski ta koncepcja dyktatury, którą zaproponował Piłsudski po 26, a którą przekazał później Dumwiratowi Beck, prawda, i Mościcki, czy tam kolejny marszałek? Czy ta koncepcja dyktatury nas po prostu nie zgubiła? Nie, proszę pana. Towarzysz Stalin miał rację. Kadry były najważniejsze. To znaczy, koncepcja dyktatury w ówczesnym świecie była jak najbardziej słuszna. Zamach majowy był sensowny. To znaczy, rzeczywiście ten parlamentaryzm polski przyjął takie bardzo, zresztą często zdarza mu się to i później też mu się zdarzało, bardzo nieprzyjemne formy. Rzeczywiście decyzja tutaj o jakimś ściągnięciu cugli była słuszna. Natomiast porażkę ponieśliśmy dlatego, że po prostu źli ludzie się znaleźli na czele tej dyktatury i to zadecydowały kadry. Proszę sobie wyobrazić o innym rozdaniu politycznym. W roku 1935 Sławek ma więcej ikry, i udaje mu się zrealizować testament marszałka Piłsudskiego i przejmuje władzę jako prezydent Polski. Jak wiemy, Mościcki tutaj nie wywiązał się, bo był człowiekiem próżnym, chciał zachować stanowisko i nie oddał prezydentury Sławkowi. A jak wiemy, Sławek był zwolennikiem sojuszu z Niemcami, wiedział, że sojusz z Anglią pcha nas w przepaść i dlatego 3 kwietnia 1939 roku strzelił sobie w łeb, właśnie żeby wstrząsnąć Polską, wstrząsnąć Beckiem. Więc wyobraźmy sobie sytuację, że na czele tego dyktatury stoi Sławek jako prezydent, Janusz Radziwiłł, również konserwatywny, rozsądny człowiek, jako powiedzmy premier, Ignacy Matuszewski jako szef dyplomacji, Stanisław Cat-Mackiewicz jako szef powiedzmy propagandy, a jako naczelny wódz, i tu zmierzam do kluczowej sprawy, generał Sosnkowski. Absolutnie człowiek, który jeden z najrozsądniejszy polski polityk i wojskowy na szczytach polskiej władzy podczas II wojny światowej. I już ta dyktatura nie musiała, i już ta dyktatura wówczas zakładam, żeby podjęła dużo bardziej rozsądne i pragmatyczne decyzje. W związku z tym jeszcze raz zgubiły nas kadry, a nie system. Ale Piłsudski sam wskazał swoich następców.
No do końca właśnie nie składał Sławka jako prezydenta, Mościcki strzygnie wierzył się tej woli. A co do tego, kto miał być następcą według Piłsudskiego, czy Rydz i Sosnkowski, jest gigantyczna debata historyków w periodykach naukowych. Są zdania podzielone. Ja przychylam się jednak do tego, że Rydz sobie, Sosnkowski, że Rydz sobie to jakiś przejął przy pomocy różnych gabinetowych. Zupełnie, tak? Tak. Dziękuję. A jeszcze wracając do dyktatur, proszę zwrócić uwagę, że w 1935 roku w Europie były dwa państwa demokratyczne. Czechy i Francja. Dwa najsłabsze europejskie państwa. Jedyne. Pan był pierwszy, jeśli można. Myśmy zachowali pewną... Mówiąc o to zbrojeniu się w 1940 roku, pan chyba nie wziął pod uwagę, że pod Moskwą Kurskiem decydowały inne czołgi niż w 1939 i 1940 roku w Polsce, czy w tych pierwszych spektakularnych atakach Hitlera na Związek Sowiecki. A druga sprawa jest taka, że polska armia podzieliłaby los Własowców i Rumunów. Polska armia nie miała w ogóle uzbrojenia ani pancernego, ani przeciwpancernego, zdolnego do walki w 1943-1944 roku. Do tego byłyby potrzebne nie tylko huty i zasoby i przemysł ciężki, ale i ośrodki projektowe czy jakieś naukowe, których Niemcy by nie udostępnili Polakom, tak jak nie udostępnili Rumunom czy Własowcom. To, czy Białorusini by popierali Hitlera czy Sowietów, to nie miało większego znaczenia na wojnie, na wpływ. Teraz następna sprawa to są... Bo ta pana książka to trochę blokuje najistotniejsze momenty, które decydowały o przebiegu tej II wojny światowej, o jej zakończeniu, jej wywołaniu. Gdyby armia polska, tak jak to Hitler się spodziewał, że mu pomoże zaatakować i szybko zwyciężyć Związek Radziecki, rzeczywiście by ruszyła na ten Związek Sowiecki, to nawet nie byłoby tych spektakularnych pierwszych sukcesów niemieckich. Bo one nie, ponad 90% armii niemieckiej maszerowało piechotą i jechało koleją na Związek Sowiecki. To był mit o tym Blitzkriegu. Blitzkrieg to był w Afryce o Palestynę i Egipt, który się nie udał pierwszy. To był Blitzkrieg rzeczywiście generała Rosla. Czy tam w Grecji. A jakie były te motywacje do tej wojny, to jest nieprawda, że Niemcom chodziło na przykład o przestrzeń życiową, zasiedlanie jakichś terenów swoimi kolonistami. Przecież mieli tutaj... Poza tym, czy pan zna generał Planowski? Oczywiście. Sojusz Polaków, jak pan mówi, tam Polacy czy Polska z Niemcami, to byłby sojusz byka z parowozem. To nie byli w ogóle równorzędne pojęcia, to nie były. Tak samo jak sojusz ze Stalinem. Poza tym Piłsudski, jak państwo tu mówicie o Piłsudskim, on zlikwidował wywiad do tego stopnia, że oficerowie polscy jechali do Katynia, myśląc, że jadą do domu, tak jak Żydzi jechali do komór gazowych, myśląc, że idą do Łazien. Także, że to o największym ludobójstwie w latach 37-39 w ogóle w Polsce nie wiadomo było. Dzięki Piłsudskiemu, bo on wolał, żeby wierzono, że był cud nad Wisłą, niż że rozszyfrowano i znano decyzję czy korespondencję między dowództwami sowieckimi. Tak, krótko. Tak, króciutko. Pan powiedziesz hurtowo, tak? No, dobra. To bardzo króciutko, proszę. I w nurcie, tak? No, oczywiście w nurcie. Takie jedno tylko pytanie. Co było przyczyną w ogóle tego wybuchu tej II wojny światowej? No co było przyczyną? Okej, to co? To zabiorę się za odpowiadanie. Od końca czy od początku? Od początku, dobrze. Więc tak. Przede wszystkim, proszę pana, nie docenia pan polskiej armii. To znaczy, rzeczywiście według przez 50 lat komuny polska armia była przedstawiana
jako właśnie produkt tego sanacyjnego, zgniłego reżimu, czyli jakaś taka armia na konika, jakieś tacy ludzie absolutnie, którzy większość wydawali pieniędzy na to, żeby tymi koniami wjeżdżać do Adrii i na cudze żony, a nie na czołgi, armaty i tak dalej. No i jeden wieniawa, to nie cała. Ale tak to przedstawiamy. Natomiast w rzeczywistości są nowe prace historyków, którzy już są wolni od tego marksistowskiego obciążenia. Tymoteusz Pawłowski tu jest absolutnym przykładem, które pokazują, że ta armia była konsekwentnie unowocześniana, nasycana coraz bardziej sprzętem właśnie przeciwpancernym itd., itd. A kawaleria, to, że myśmy mieli takie wielkie masy kawalerii, nie wypływała wcale z takiego faktu, że byliśmy jakimiś na poziomie Indian Apaczów, i nie rozumieliśmy, na czym polega nowoczesna wojna, tylko na tym, że szykowaliśmy się nie do tej wojny. Kawaleria była Polakom potrzebna dlatego, że całe plany wojskowe, które szykowaliśmy przez całe dwudziestolecie międzywojenne, były planami wojny z Sowietami. A tam nie ma stacji benzynowych, tam nie ma dróg, tam są duże przestrzenie, ale za to łatwo o furaż. I przykład jest armii niemieckiej, absolutnie kapitalnej, to znaczy Niemcy przed atakiem na Sowiety zlikwidowały swoje jedyną dywizję kawalerii, a potem jak już weszły w głąb Sowietów, to na gwałt odtwarzali. To znaczy szanse polskich w walce z Sowietami na wschodzie byłyby znacznie, znacznie większe niż z Niemcami na tej wąskiej przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie się biliśmy, dużo dróg, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli mogę wejść w słowo, połączyć dwa wątki, kawalerię i broń przeciwpancerną. Jedna z najlepszych broni przeciwpancernych tego okresu, czyli polski UR, był wożony na niemalże plecach kawalerzystów. Polskiego UR-a używali Niemcy i Włosi do 1943 roku bez żadnych modyfikacji. Te 2000 sztuk, które zdobyli we wrześniu, używali w Grecji, Jugosławii, Afryce Północnej. To była najlepsza rusznica przeciwpancerna, którą świetnie transportowano właśnie, nie ciężarówkami, tylko na koniach. To paradoks właśnie się okazał, panie profesorze, taki, że ta kawaleria niby staroświecka, prawda, ta, która stała się tym symbolem w propagandzie komunistycznej, jak to ułan zaciekle trzaska szablą palce szczogów, to ta kawaleria okazała, Wajda między nimi się do tego przyczynił, to ta kawaleria okazała się najbardziej skutecznym środkiem zwalczania pojazdów pancernych. No, była mobilna, miała działka przeciwpancerne i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o rok 43, tam bitwę na Łuku Kurskim, o której pan wspomniał, to wtedy wojna już by nie toczyła się. Jeszcze raz powtórzę. Decydująca i kluczowa była bitwa o Moskwę w październiku 1941 roku, czyli jednak realizacja tego Blitzkriegu i wtedy byśmy tę wojnę przesądzili. Potem zgadzam się, rzeczywiście już jakieś babranie się w Sowietach przez 5 lat to byłaby porażka. Natomiast wzięcie tego z marszu i zdobycie Moskwy z marszu jesienią 1941 było jak najbardziej prawdopodobne. General Plan Ost. Proszę pana, no General Plan Ost powstał, ostatecznie ukształtował się, jeśli dobrze pamiętam, proszę mnie skorygować, ale w roku 1942. Z plany niemieckie i ten plan pojawił się, było dopiero odpowiedzią na sytuację. To znaczy Hitler, jeżeli spojrzy się na jego wszelkie wypowiedzi dotyczące Polaków i roli Polaków w tej nowej Europie itd., itd., był jednak bardzo nam przychylny. Widział dla nas to miejsce. Dopiero odrzucenie jego oferty wywołało tą wściekłość, o której państwu opowiedziałem i od tej pory nastąpiło, jak to bywa, od miłości do nienawiści jest bardzo bliska droga i wtedy właśnie straszliwy sposób się wściekł na nas i jak pisał ambasador francuski w Berlinie, potem brutalna okupacja Polski była właśnie skutkiem tej urażonej miłości własnej Führera, tego państwa, które odrzuciło jego zaloty. Było to, zabrzmi to mocno, ale był to syndrom odrzuconego kochanka. Się wściekł, że Polacy nie są tacy głupi, za jakich ich miał. Czy właśnie okazali się... Nie wiem, czy nie było odwrotnie. Wściekł się, że okazali się tak nierozsądni. I dwie ostatnie... Dwie ostatnie rzeczy. Właśnie wydaje mi się, że tego rozsądku zdrowego zabrakło. Powiedział pan, że sojusz polsko-niemiecki byłby sojuszem byka z parowozem. No naturalnie, że tak. Gdybyśmy mnie państwo zapytali, jaki jest mój wymarzony scenariusz na rok 39, to bym powiedział w ten sposób. Chciałbym, żeby nas nikt nie zaczepił, żebyśmy ogłosili neutralność jak Szwajcaria i byśmy dzisiaj się spotkali w Polsce w takich samych granicach, w jakich byliśmy wówczas. Cały świat by się powyżynał, a nas by zostawili w spokoju.
Niestety, jesteśmy w najgorszym położeniu geograficznym, w korytarzu między Moskwą a Berlinem i takie rozegranie nie było możliwe. Wszystkie decyzje, które moglibyśmy byli podjąć w 1939 roku, były złe. Beck znalazł się w sytuacji tragicznej. Oby żaden minister spraw zagranicznych Polski nigdy się nie znalazł w tej samej sytuacji. Jednak wybrał najgorzej spośród tych wszystkich możliwości. Tak, potężny sojusznik niemiecki ograniczyłby suwerenność Polski. To jest bez wątpienia. Natomiast niczym, i tu mamy analizę znowu porównawczą, to znaczy stosunek Niemców do ich sojuszników, Finlandii, Włoch, Rumunii, Węgier i tak dalej, w niczym nie przypominała to uzależnienie i to ograniczenie suwerenności z totalną sowiecką dominacją, która się nazywała PRL. Nigdzie nie założył Hitler lokalnego gestapo, które gdzieś na jakiś mordowało patriotów tych krajów, nigdzie nie decydował o obsadzie stanowisk itd. Mało tego, jeśli wejdę w słowo, proszę pamiętać, że Bułgaria odmówiła Hitlerowi wydania 50 tysięcy swoich obywateli pochodzenia żydowskiego i tyle. I odmówiła. I nikomu i nie nic im się nie stało. Ani tym 50 tysiącom bułgarskich Żydów, ani tym bułgarskim urzędnikom, którzy powiedzieli Hitlerowi nie. Tak, no Hitler nie angażował się w wewnętrzne sprawy swoich sojuszników. Jeżeli trzymamy się tematu żydowskiego, to jest słynna wypowiedź, kiedy to przyszedł jeden z tych smutnych panów z gestapo do Mussoliniego i tak mówił, no Duce, świetnie się układa ta nasza współpraca włosko-niemiecka, no w ogóle przyjaźń kwitnie, ale wydaliby się na tych swoich Żydów. Duce zrobił się czerwony, żyły mu wyskoczyły na szyję, trzasnął pięścią w stół i wrzeszczał. To są moi Żydzi i ja będę decydował, co z nimi zrobię, a wam Szwaby wara. Jakoś z tego powodu nic się złego nie stało, więc kolejny docieramy do sprawy, która pewnie tak by wyszła, że los polskich Żydów po podpisaniu paktu Ribbentrop-Beck byłby znacznie, znacznie korzystniejszy niż w rzeczywistości, gdy zostali bezkarnie wymordowani przez Niemców na naszym terytorium, kiedy Niemcy tu mogli bezkarnie zakładać obozy, a